Morning Strong Home Open, lecimy. No i taki dyskos, ja rozumiem, słoneczko, pięknie. Jazda. Będę śpiewał do kamery, to nie będziesz musiał podkładu muzycznego dawać. A wiara? Wiara czyni cuda. To 15 metrów. Ajzerek. Nie wiem. Tu chciałeś rollera. Jak ci się podoba ten fairway? O, roller. Nie normalno. Nie normalno. Dwie rurki? Nieźle. No dwie! A mój gdzieś widziałeś? Yes, c'est Balik ici même sur Tegepoint pour la famille d'Anakil. Restez connectés, on est là, on continue, on lâche rien et on se retrouve en... Tu vas primer, ça? Bien beau, quand même. Chcecie zbubić, ale pewnie nie widzicie tego kosza tam na dole. Ale to jest wyspa, w którą trzeba trafić, bo inaczej są punkty karne.
Panie Didi, dobra wysepka. Stoimy na dołku numer 18, właśnie po treningu Dabli. Porządne pole, jedno z lepszych w Polsce. Jest, gdzie sobie tu porzucać. Nie wstydźcie się panowie, zapraszam, dobra. Ja wezmę taki mniej stabilny, ale rzucę tam, dobra? A rób co chcesz, byle dobrze. Byle wyspę. Byle o kurwa. To może być intrygujące, zobacz. Mm. Oj nie. Czemu się? No tak, o kurde, bo wyglądał jakby miał przy koszulę. Jesteśmy po rundce treningowej. Panowie, jak się pole podoba? Dobre. Dobre. Patryk? Daje radę. Daje radę. Wiecznie. Wiecznie. Nie no, jak dla mnie jedno z najlepszych pól w Polsce. No, jest potencjał tutaj. I porzucać można, i parę straightów. Zarobić sobie pole. To na kamerze. Plus te wszystkie przygody po drodze. Nie, 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 tam tych nie mam. Nice. Jak widoki tam na górze. Pięknie tu wszystko widać. No już tam wlazłeś, to graj. Mistrz! Dołek numer 17. Każdy wybiera swoją drogę na T. Podejść jest wiele. Mamy do przerzucenia ten wał, który jest OB. I tutaj czeka na nas koszyk. Super ciasny dołek. Dwa następne, czyli 18, 17 i 18, to są potężne modlińskie potwory, których trzeba się pilnować. Ale nie tylko na nich, bo każdy nietrafiony drive na tym polu skutkuje obikiem, bo każda skarpa jest zabezpieczona przed urazem właśnie linią OB, żeby nie grać z niepłaskiego terenu. Co powoduje, że jeżeli miśniemy linię, no to od razu mamy podwójną karę. Dzień drugi. Modlin Stronghold Open. Przed wami lider, jak nastawienia? Bojowe oczywiście, tak. Najbardziej. Jak się pole podoba? Ocenka sytuacji cała ogólna. Ocenka sytuacji, pole takie, no, parowe, nie? Parówka. Bezpiecznie trzeba grać. Bezpiecznie, z głową. Nie szukać na siłę tego, tego nie da się zrobić. Będzie git. I oto cały przepis sukcesu.
Mhm. Siema, siema. Jak tam nastawienia przed finałową nutką? Mam nadzieję, że coś zagram. Chociaż w końcu. Coś w końcu. Próbujemy. Próbujemy. I pyje jak bomba. Ale to jest safe. Dobrze zrolował. Pachnie berdiczką. Tak już się roznosi tutaj aura berdy. Więc jaki był average? Jaki był? 7,2. Poniżej. Dobry bugaj cię, wiesz, do czego. A zarazem tytuł zwycięzcy Modlin Stronghold Open 2023 w swojej kategorii Szymon Rozynek! Kategoria Masters! Po zaciętej dogrywce na trzecim miejscu turniej kończy Bartek Chrzczański! Drugie miejsce! I tytuł zwycięzcy dogrywki! Łukasz Sulasz! Pierwsze miejsce z wynikiem, o który pytacie, plus 25 w totalu. I tytuł zwycięzcy Modlin Stronghold Open 2023 w kategorii Masters, Łukasz Reset-Bada! Kategoria kobiet po zaciętej końcówce. Numer 3 na podium, Aleksandra Ciechanowska. Zapraszamy. Drugie miejsce zajmuje Maria Onikigórski. Miejsce z wynikiem plus 66 i dużą przewagą Basia Miłosz. Trzeci na podium, z wynikiem plus 8, Miłosz Baruszewski! Drugie miejsce, z wynikiem plus 4, Artur Sieraj! Pierwsze miejsce, z wynikiem minus 2, wielkie brawa dla zwycięzcy Modlin Stronghold Open 2023 w kategorii Open, Patryk Kiesz! No uśmiechy. Brawo. 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 I to by było na tyle. Modlin.
żegnamy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.